nie dotyczy służb PKP. A co to oznacza w praktyce? Jak widzicie, samochody tędy dalej jeżdżą, a przejazd kolejowy oficjalnie jest już nieczynny, choć cały czas działa, ale dziś wieczorem zostanie zlikwidowany, bo wiadukt w kobyłce osów został oddany do użytku. A jak wyglądało oficjalne otwarcie formy konferencji? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Dzień dobry, witam Państwa na briefingu prasowym, którego tematem jest otwarcie nowego wiaduktu drogowego w Kobyłce nad torami linii Rail Baltica z Warszawy do Białegostoku. Dodam tylko, że prace zostały wykonane w ramach projektu pracy na linii E75 na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa-Remertów-Sadowne. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnego instrumentu CEF, łącząc Europę. Witam naszych dzisiejszych gości. Witam pana Ryszarda Czarneckiego, europosła ziemi mazowieckiej. Dzień dobry. Witam pana Andrzeja Bitela, sekretarza stanu i pełnomocnika rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Ministerstwie Infrastruktury. Witam. Witam panią Edytę Zbieć, burmistrz miasta Kobyłka. Witam pana Piotra Majerczaka, członka zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Proszę o zabranie głosu pana wiceministra Andrzeja Bitela. Dziękuję bardzo, panie europośle, pani burmistrz, panie prezesie, szanowni państwo. Się bardzo cieszę, że dzisiaj w Kobyłce możemy udostępnić mieszkańcom wiadukt drogowy nad linią kolejową numer 6 w korytarzu E75, którą nazywamy Rail Baltica. Linia kolejowa niezwykle istotna, łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Północnym, niezwykle istotna ze względu na interesy gospodarcze, niezwykle istotna na interesy polityczne związane z tworzonymi dobrymi połączeniami pomiędzy Polską a Litwą, Łotwą i Estonią. Trwają prace tutaj na naszym polskim odcinku. Jesteśmy w fazie realizacji inwestycji do Białegostoku. Realizujemy modernizację stacji Ełk. Przygotowujemy się do połączenia Białegostoku z Ełkiem, a następnie dalej w stronę Litwy. Podobne czynności podejmują nasi koledzy z Litwy, Łotwy, Estonii w ramach swoich inicjatyw. Jest to inicjatywa wspierana również przez Parlament Europejski, przez Komisję Europejską, środkami również inwestycyjnymi, finansowymi z instrumentu Łącząc Europę. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, które wpisuje się w połączenia europejskie, ale w ramach tego wielkiego przedsięwzięcia również realizujemy takie działania, które mają służyć mieszkańcom. Mieszkańcom Kobyłki w tym przypadku, powiatu wołomińskiego, ziemi mazowieckiej. Realizujemy w ramach tych działań, które są warte 347 milionów złotych dofinansowywanych przez Unię Europejską w ramach instrumentu Łącząc Europę. Realizujemy 12 obiektów tutaj na Mazowszu. Ten dzisiejszy jest przedostatni, bo jeszcze jest jeden w realizacji tutaj w Kobyłce, w ciągu ulicy Orszaga. Zrealizowaliśmy już przejścia, bezkolizyjne przejścia drogowe w Łochowie, dwa w Małkini, w Tłuszczu, w Zielonce mamy tunel. Mamy również przejścia dla pieszych zrealizowane w Jasienicy, Toporze czy w innych miejscowościach. Te wszystkie działania są po to, żeby linia kolejowa była czymś, co tworzy również strukturę miejską, strukturę aglomeracyjną, która pozwala się dobrze komunikować nie tylko pomiędzy miasteczko podmiejskie, podwarszawskie, mazowieckie do Warszawy, ale również wewnątrz małych ojczyzn, wewnątrz małych wspólnot lokalnych. Bardzo dziękuję panu na ręce Parlamentowi Europejskiemu, Komisji Europejskiej, na ręce pana europosła Ryszarda Czarneckiego, który
zawsze wspiera inwestycje kolejowe, należy do tych posłów, którzy w Europarlamencie wspierają polskie sprawy. Dzięki takim działaniom możemy również wywalczyć środki, które są przydzielane w konkursach, takich jak konkursy związane z instrumentem Łącząc Europę. Dziękuję samorządowcom. Na ręce pani burmistrz Elżbiety Zbieć, panu staroście Adamowi Lubiakowi za wsparcie w ramach tych działań, które tutaj są podejmowane razem, bo bez tego współdziałania nie można byłoby przeprowadzać takich inwestycji. Dziękuję oczywiście zamawiającemu PKP PLK i oczywiście wykonawcy INTOP Warszawa, bo to ci pracownicy tej firmy, inżynierowie, budowlańcy zrealizowali te ważne przedsięwzięcie, bo bez ich pracy nie moglibyśmy się z tego cieszyć. Z tego, że dzisiaj możemy w końcu bezkolizyjnie przejechać w Kobyłce Osowie nad linią kolejową Rail Baltica. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana europosła Ryszarda Czarneckiego. Panie ministrze, pani burmistrz, panie prezesie, szanowne panie, szanowni panowie, Unia Europejska daje środki finansowe, ale żeby je umiejętnie wykorzystać, trzeba mieć pomysł. Przykład Hiszpanii, która przez pierwsze 3 lata po wejściu do wtedy jeszcze EWG więcej dawała do Brukseli w formie składki członkowskiej niż stamtąd brała. Dlaczego? Ponieważ nie miała pomysłu, jak te środki wykorzystać. Cieszę się, że gdy chodzi o Polskę, gdy chodzi o zwłaszcza kwestie infrastruktury, takie pomysły konkretne, realistyczne są. One są konieczne, ponieważ, i tutaj mówi o tym znakomicie, nazwa funkcji, którą pełni, to pełni znakomicie pan minister Andrzej Bittel. Chodzi o kwestię walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Coś, co było problemem, powiedziałbym, nie tylko infrastrukturalnym, ale przede wszystkim cywilizacyjnym w Polsce przez wiele lat i to się nawarstwiało od lat 90. Ta inwestycja jest jedną z wielu. Chciałem podkreślić świetną współpracę w takim trójkącie, który nie jest trójkątem bermudzkim, Bogu dzięki. Mówię tutaj o rządzie, o resorcie struktury reprezentowanym przez ministra Andrzeja Bittela. Mówię o PKP, które w sposób merytoryczny przygotowuje te rzeczy. No i mówię o samorządzie, o obecnej pani burmistrz, o nieobecnym, wspomnianym tu już staroście wołomińskim, panu Adamie Lubiaku. Myślę, że to jest przykład bardzo dobrej, konkretnej, harmonijnej współpracy. Cieszę się, że dzisiaj ta inwestycja jest oddawana do użytku, że możemy powiedzieć done. To jest taki naprawdę dla mieszkańców tej miejscowości, nie tylko swoisty V-Day, Victory Day, bardzo oczekiwana, bardzo pożądana inwestycja wreszcie jest, za to tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bo my w Parlamencie Europejskim możemy lobować, ale też, żeby lobować z dobrymi projektami, one muszą być. Za to, że one powstały, za to, że zostały zrealizowane, chciałem bardzo podziękować na ręce pana ministra Andrzeja Bittela, dla którego jest to jeden z bardzo wielu projektów, nad którymi czuwał, czuwa i czuwać będzie, ale dla mieszkańców Kobyłki, Wołomina, są to projekty akurat kluczowe. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy byli w to zaangażowani. Dziękuję też Państwu za obecność. Mam nadzieję, że dzięki Państwu, dzięki dziennikarzom, mieszkańcy nie tylko Kobyłki, Wołomina, ale powiatu, ale także województwa dowiedzą się, że zaliczyliśmy kolejną przeszkodę na drodze, żeby owego wykluczenia komunikacyjnego nie było, czy było go jak najmniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Edytę Zbieć, burmistrza miasta Kobyłka.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam szanownych gości. Każdy burmistrz ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom. Jak 4,5 roku temu obejmowałam urząd burmistrza, miałam taki dyskomfort, że Kobyłka jest jedynym miastem tak naprawdę, który nie ma przejazdów bezkolizyjnych, że tracimy dużo czasu na przejeździe kolejowym, że jest niebezpiecznie. Żeśmy zaczęli wspólnie i powiem, podkreślę to, wspólnie pracować. Miałam duże wsparcie w ministrze Andrzeju Bittelu, miałam duże wsparcie w staroście, miałam duże wsparcie w europośle. Dziękuję serdecznie za to, że graliśmy do jednej bramki, bo w tej chwili możemy otwierać właśnie ten wiadukt i możemy zapewnić naszym mieszkańcom bezpieczne warunki, szybki przejazd i za chwilę będziemy jeszcze otwierać tunel, drodzy Państwo, więc będą dwa bezkolizyjne przejazdy w Kobyłce i z tego powodu bardzo się cieszę. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy współpracowali i dziękuję tu Państwu jeszcze raz serdecznie i gratuluję mieszkańcom, że mamy bezpieczny przejazd. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Piotra Majerczaka, członka zarządu PKP PLK. Dzień dobry. Szanowni Państwo, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe realizuje największy w historii program inwestycyjny, prawie 80 miliardów złotych, ale jednym z ważniejszych punktów tego programu jest Rail Baltica, czyli 360 km do przebudowy infrastruktury kolejowej w ramach tego projektu, a jednym z pierwszych ważnych, naprawdę ważnych odcinków w tym projekcie to jest Warszawa-Białystok, gdzie już w kolejnym roku pojedziemy na całym odcinku po nowych, zmodernizowanych torach. Ten czas przejazdu znacznie się skróci, bo to będzie niespełna półtorej godziny, także ten czas będzie bardzo konkurencyjny, z prędkością co najmniej 160, a miejscami nawet 200 km na godzinę. Ale to spowoduje to, że tych pociągów, przynajmniej taką mamy nadzieję, do tego dążymy, będzie jeszcze więcej niż teraz. Będziemy jeszcze bardziej atrakcyjni. No i w związku z tym takie obiekty, na którym się dzisiaj znajdujemy, budowa takich obiektów jest bardzo ważna. W Kobyłce właśnie dzisiaj udostępniamy obiekt, który ma 60 metrów. W ramach tego obiektu, w ramach tej inwestycji zostały również dwa ronda zrobione, które usprawnią komunikację w regionie. 12 takich obiektów, jak było wcześniej wspomniane, w ramach projektu zostało już praktycznie zrealizowane. Praktycznie, bo na ukończeniu jest jeszcze jeden, tutaj był też wspominany w Kobyłce, tunel drogowy, tym razem, który miejmy nadzieję na jesieni z powodzeniem również otworzymy i również będzie służył mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To wszystko. Jeżeli są pytania indywidualne, to zapraszamy. Nasi goście są do dyspozycji. Tomasz Łotowski, PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Co ta inwestycja zmienia dla kolei? Ta inwestycja to jest oczywiście część znacznie większej inwestycji, czyli budowy międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica, która połączy kraje zachodnie z Polską i krajami bałtyckimi, więc przede wszystkim jest to budowa ważnej międzynarodowej trasy, która przyczyni się do poprawiania komunikacji kolejowej w Europie. Natomiast lokalnie oczywiście jest to wsparcie mieszkańców Kobyłki, jest to ułatwienie życia codziennego, codziennych dojazdów do szkoły, pracy, ponieważ powstał nowy wiadukt drogowy nad torami linii z Białegostoku do Warszawy, więc można bezpiecznie przyjechać, nie trzeba będzie stać przy zamkniętych rogatkach, nie trzeba tracić czasu, tylko łatwo i wygodnie nad linią kolejową się przejeżdża. Natomiast z punktu widzenia kolei to też jest usprawnienie, to jest sprawniejszy, bezpieczniejszy ruch pociągów, nie ma tutaj przecięcia się drogi z torami, nie ma ryzyka kolizji, jest bezpieczniejszy, płynniejszy ruch kolejowy, więc tego typu obiekty usprawniają zarówno podróże koleją, jak i podróże samochodami. W Kobyłce jeszcze powstaje tunel. Kiedy będzie już przejezdny? Liczymy, że ten tunel uda nam się zbudować do jesieni tego roku. Tutaj jest jeszcze przejazd kolejowy. Kiedy on zniknie dla przejezdny? Nie będzie przejezdny. Ten przejazd tutaj przy przystanku Kobyłka-Ossów zamierzamy zlikwidować niebawem, być może nawet dzisiaj, czyli w dniu otwarcia tego wiaduktu drogowego, ewentualnie w dniu jutrzejszym. Natomiast drugi przejazd przy przystanku Kobyłka wtedy, kiedy zbudujemy tunel. Czy w okolicy na tej linii kolejowej są planowane jeszcze w najbliższym czasie jakieś nowe inwestycje, nowe przystanki kolejowe czy bezkolizyjne przejazdy?
W tej chwili to są końcowe prace przy budowie 12 obiektów, które budowaliśmy w ostatnich latach. To między innymi są obiekty w Łochowie, w Toporze, w Zielonce, w Tłuszczu. Także tych obiektów powstało aż 12, z tego dwa w Kobyłce. W tej chwili to jest zakończenie tego projektu i na ten moment obecnie nie są planowane kolejne tego rodzaju inwestycje. Natomiast bardzo dużo dzieje się na odcinku Strzyżewa do Białegostoku, czyli też na linii Warszawa-Białystok, gdzie budujemy linię Rail Baltica, tam gruntownie modernizujemy oba tory, przebudowujemy 6 stacji i 12 przystanków, powstaje 25 podobnych dwupoziomowych skrzyżowań dróg z torami. Dobrze, na koniec mam jeszcze jedno pytanie. W ostatnim tygodniu w Sejmie została uchwalona uchwała, która pozwala odpowiednim instytucjom postawienie tabliczki zakaz fotografowania. Na ten temat się nie wypowiem, nie jest to w zakresie dzisiejszego briefingu, nie jest to w zakresie akurat, nie zajmuję się tą sprawą.